miasta, byłem złodziejem. Byłem alkoholikiem, chlałem codziennie, jeździłem po pijanemu. Jeździłem w Warszawie 20 lat temu, gdy odbywałem służbę wojskową tutaj, w tym pięknym mieście. Byłem kierowcą karetki pogotowia, jeździłem do szpitala na szaserów, po krew, po osocze, do operacji ludzi. Jeździłem tutaj po pijanemu, codziennie jeździłem po pijanemu jako żołnierz zasadniczej służby wojskowej. Potem wyjechałem do Anglii, chlałem tam, związałem się z tą kobietą, która przede mną głosiła. Znęcałem się nad nią psychicznie 10 lat, codziennie. Codziennie katowałem ją słowem, zabijałem ją słowem. Kiedy przekraczałem próg swojego domu, od razu się na nią rzucałem. Chlałem wódę z gwinta, chlałem wódę ze szklanek, chlałem wódę ze słoików, chlałem wszystko, co miało procenty. Byłem na samym dnie. Ale w 2019 roku w lutym poznałem osobiście Jezusa Chrystusa, który zmienił moje życie i podniósł moje życie. On mnie podniósł, bo Jezus powiedział: ja jestem droga, prawda i życie, i nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. I kiedy po 10 latach przebywania z tą kobietą, która głosiła przede mną, rozstałem się z nią na 6 miesięcy, wyprowadziłem się w inne miejsce, nie miałem z nią w ogóle kontaktu. I kiedy usłyszałem proste słowa Ewangelii, że Jezus jest życiem, że Jezus umarł za każdy mój grzech, że byłem bez Boga zwykłym ścierwem, ale Jezus mnie podniósł! Podniósł i zrobił ze mnie człowieka. Jestem żywym przykładem na to, że Bóg jest żywy, że Bóg jest osobą. Bóg nie jest figurką na krzyżu, Bóg nie jest w opłatku. Bóg jest duchem, który zmienić cię może, kiedy otworzysz szczerze swoje serce. Ja do Niego wtedy tak zawołałem. Ja zawołałem, usłyszałem proste słowa Ewangelii, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu Golgoty za każdy mój grzech. A po 3 dniach zmartwychwstał. Śmierć była za cienka, żeby Go pokonać. On przemógł śmierć, pokonał śmierć. Tylko Jezus Chrystus pokonał śmierć. Żaden inny człowiek na ziemi, Mahomet czy Budda, żadna religia nie ma takiego mistrza, jak my mamy. Jezus Chrystus jest żywym, żywą osobą i chce mieć relację z Tobą. Chce mieć z Tobą, ma ze mną. To jest dostępne dla Ciebie. Zbawienie jest dzisiaj, dzisiaj, za darmo. Zbawienie jest za darmo, przez wiarę, bo Boży to dar. Jeżeli uwierzysz w sercu swoim i ustami wyznasz, że Jezus jest Panem, zbawiony będziesz. Weź swój cud jeszcze dzisiaj. Jeszcze dzisiaj możesz pojednać się z Bogiem. Jeszcze dzisiaj, kiedy słyszysz te słowa i to świadectwo, nie zatwardzaj swojego serca na Boga, bo On na Ciebie czeka, tak jak czekał na mnie. Jak na to ścierwo, co było ze mnie, bez Boga. Byłem zwykłą szmatą zażyganą w oczach Boga, ale On mnie podniósł. Bo co? Bo chciałem, bo zawołałem ze szczerego serca do Boga żywego. I On do mnie przyszedł w mocy Ducha Świętego i zmienił moje serce. Zapytajcie się, gdzie jest moja kobieta? Jutro bierzemy ślub. Po 10 latach, jak ją torturowałem psychicznie i znęcałem się nad nią, zapytaj się jej, jak się bierze ślub z osobą, która ją niszczyła tyle lat. Zapytaj się jej! Zapytaj! Zapytaj się! Ale nie, to nie wszystko. Jezus paniósł każdą niemoc na krzyżu Golgoty. Każde zniewolenie, każdy grzech poniósł Jezus na krzyżu, abyś ty mógł żyć. Chwyć się życia, abyś żył. Nie bujaj się z diabłem, diabeł to pała. Diabeł jest cienki i tępy jak Paul Silver. Nie bujaj się z diabłem, diabeł to frajer, cieniasz. Nie mógł utrzymać Jezusa, On jest cienki i przegrany. Nie bujaj się z diabłem, chwyć się życia, abyś żył. Amen, w imieniu Jezusa.